Dzień dobry. My już jesteśmy dzisiaj kolejny dzień w Chorwacji. Podróż minęła nam naprawdę bardzo fajnie. Jechaliśmy prawie 14 godzin z 4 krótkimi przerwami. Zabawy sprawdziły się w zasadzie wszystkie, o których mówiłam. Część jeszcze odłożyłam sobie na drogę powrotną. Dopóki dziewczyna właśnie był zajęty, dopóki się bawiliśmy, ta droga naprawdę miło i przyjemnie nam schodziła. Czuć było, że jest to jednak sporo godzin, ale mieliśmy ten cel nasz podróży i wiedzieliśmy, że na miejscu będzie fajnie, więc jakoś to szybko mijało. Też tutaj nie wiem, czy wybieracie właśnie podróże dzienne czy nocne. U nas takie nocne podróże właśnie nie za bardzo się sprawdzają. Specjalnie to przetestowaliśmy. Staliśmy o 3:00, Dziubdziak obudził się o 4:00. No i już niestety był taki podekscytowany wyjazdem, chciał zobaczyć wschód słońca, że w ogóle nie było opcji, żeby położył się spać, więc później zasnął dopiero na drzemkę, też zachęcony, bo taki był zafascynowany tą drogą, że nie wiem, czy by zasnął, jeżeli sami byśmy mu tego nie zasugerowali, tak przynajmniej przespał te 2 godziny w tej drodze. Resztę czasu spędziliśmy na zabawach. Jeszcze Wam powiem trochę o hotelu, w sumie nie konkretnie o tym hotelu, gdzie jesteśmy, ale właśnie o tym, czym się kierować, wybierając się na wakacje z dzieckiem. Ja przeczytałam, żeby wybierać właśnie takie hotele, miejsca, do których możemy się udać z dzieckiem, w których są właśnie jakieś atrakcje pod dzieci, żeby również rodzice się nie męczyli, a dziecko miało atrakcje. I faktycznie jesteśmy teraz już tutaj drugi dzień i ja zastanawiam się, czy zająłby się czymś, jeżeli na przykład wybralibyśmy hotel tylko z basenem, czy cały czas trzeba by było szukać mu jakiejś atrakcji. Tutaj akurat mamy morze, mamy kryty basen, odkryty basen. Ja później postaram się wszystko tak pokrótce Wam pokazać, żebyście zobaczyli, ile tu jest tych atrakcji jest. I faktycznie Dziubdziak z wszystkiego korzysta, jest naprawdę przeszczęśliwy, a dzięki temu, że on jest szczęśliwy, to my również fajnie spędzamy czas. A czy będziemy odpoczęci tak, jakbyśmy byli, kiedy wybralibyśmy jakiś zacieśny hotel? No to się okaże dopiero za parę dni. Okno właśnie widzimy, tam morze. Tutaj właśnie jest też dla dzieci basen, ale to potem pokażę z bliska, bo tu tak dobrze nie widać. Jest tutaj taki basen dla dzieci, też różne aktywności sportowe. I plac zabaw taki na dworze i troszkę pod dachem. A tam widać morze. Tak jak wspominałam, jest tutaj sporo atrakcji dla dzieci, więc właśnie uciekamy na dyskotekę dla dzieci. Dyskoteka jeszcze trochę trwa, a my już zbieramy się do spania. Dobranoc!